Witajcie, moi drodzy, w trzeciej części First Looka. Tak, byłam zmuszona podzielić go aż na trzy części, ponieważ w dodatku dostaliśmy naprawdę mnóstwo nowych obiektów i nie dało się tego przejrzeć w krótszym czasie, dlatego też mamy też trzecią część, chyba najkrótszą. Nie martwcie się, będą kolejne odcinki związane z wampirami. No, ale na razie trzecia część First Looka. Zapraszam do oglądania. Kliknę sobie na sinkę i zobaczymy, co możemy zrobić. Wampir. Mroczna medytacja. Dobrze. Nasza matka wampirzyca mrocznie medytuje i właśnie się pobudziła. A co może zrobić z plotkuj o przedwiecznych wampirach? Popisuj się mocami. Zaproponuj wampirze szkolenie. Poproś o wampirze szkolenie. Pij plazmę. Zaproponuj wampirze szkolenie. A czy możesz z dziećmi? Przypomnij sobie śmiertelne życie. Aha. No dobrze. A co jeszcze mogę? Dobrze, to by było tyle. Fajnie by było spotkać wampira niebe. Zo, czekajcie, widzieliście tą bramę? Widzieliście bramę? Brama ma świecące oczy, zobaczcie, ale czad. Wiecie co? Ja tą naszą wampirzycę osiągnięcie. O, idzie człowiek, idzie człowiek. Idzie dawca plazmy. Pij plazmę. Poproszę o pozwolenie, zachłannie pij. Weź kilka łyków plazmy bez pytania. Uwaga. Tak zrobimy. Moja droga, proszę cię bardzo. Chyba mu się spodobała. Ojeju, no i co? Nie wzięłaś plazmy? Gdzie on uciekł? Wampir. Przyjaźnie go przywitaj. I pij plazmę. A właśnie, bo jeszcze tego. Wampirza energia. Następna nagroda. Punkty mocy. O! Dwa punkty mocy. Wampirze mocne. Zaraz sobie poczytam. Kurczę, czekajcie, bo chcę. Chcę, żeby ich było widać. No. No. Będziesz piła? Czy nie jesteś głodna? Pożegnaj. Weź kilka łyków. Gdzieś ty przylazł, mój drogi. Kobieta cię gryzie. Oj, no i na razie. Dzięki za plazmę. Spoko, fajne to było, tak. Okej. Zobaczmy tak. Czy to się da czytać? No niestety, ale strasznie fajnie by było, jakby się dało. Zagraj. Zatrudnij. Ćwicz. Co prawda ona, no niestety, grać nie potrafi. Nie, no już nie bierz już plazmy. Już go opiłaś. Wystarczy. Ale rzępolisz, moja droga. Zobaczmy, jakie mają wampirze moce. Wykrywanie osobowości. Poznaj wszystkie cechy innego Sima. Postać nietoperza. Wywoływanie halucynacji. Wieczyste zaproszenie. Podstawy okultyzmu. Zużywaj mniej wampirzej energii. Moc zamykania, otwierania domów innych simów. O! Sprawdź, by inny sim zaczął mówić sam do siebie. Zacznij latać jak nietoperz. No i tu są jeszcze jakieś dalsze wampirzy urok. Wampirza siła i w ogóle cała masa innych. Skręt kiszek. Aha, to są słabości. Poczucie winy.
Niekontrolowane syczenie. O, spoko. Dobierz słabości. Można dobrać też moce. Nie no, fajnie. Cofnij zmiany. Ok. Słuchajcie, to się robi. To jest naprawdę bardzo interesujące. Plazmopijcza satysfakcja. Zobaczmy, co tu jeszcze. Właśnie, chciałam zobaczyć. Hibernacja. Śpij, zdrzemnij się. Czytaj epitafium. Czy ona gra, to może niech on przeczyta epitafium. Niech się zdrzemnie, bo chce zajrzeć do środka. Pospiesz się może trochę, mój drogi. Zdaje się, że to epitafium jest puste. Oj, to chyba może coś wpisać. Aha, środek tej trumny wygląda tak trochę marniawo, bym powiedziała. A właśnie, co znaczy hibernacja? Nie budzą się z hibernacji, jeżeli nie muszą. O, to ciekawe. Śpi, drzemnij się, czytaj epitafium. Wyryj epitafium. O, jest, można. Okej, okay, dobra. Chcę zobaczyć, jak ta trumna wygląda od środka. Śpi. Przestań odrabiać lekcji. Chodź tu. Połóż się w trumnie. Nagrywa się wszystko? Nagrywa się. Ła! Tak. Położył się za szybko i nie widziałam. Wstawaj, to zobacz, jak będziesz wstawał. No. A ta młoda też się tutaj kładzie. No wstawaj. Dzieciak, już. Wstawaj. Młoda się kładzie. O, dzieciak wstaje. O, ta wygląda o wiele lepiej w środku. No, a ta wygląda tak, jak można się było tego spodziewać. Fajnie się położyła. Okej, okay, oj, jak tu ciemno. Oj, jak tu ciemno, jak tu ciemno. Czy można z tym miśkiem zrobić coś innego niż z innymi? Obejmij, rozmawiaj. No dobra. Nasza Simka się uczy. Ja bym chciała zobaczyć w ogóle, jak tu wygląda cały ten świat. Tylko tak trochę ciemno tu jest teraz, ale no dobra, wiecie co? Przejdźmy się tu. O. Mamy taki plac z fontanną i elementami. Nie widziałam fontanny do kupienia, ale może jej nie można kupić. Może ona jest tylko taka tutaj. Tak, zyskała nowy poziom. To się chwali. Tutaj latają nietoperki. Tutaj latają nietoperki. A, bo wampiry mogą jeszcze ze sobą walczyć. Czekajcie, to ja tam zaraz uczę. Ja chcę tutaj. Chcę tutaj spojrzeć. Chcę się rozejrzeć. Zobaczyć, co tu jest ciekawego. O, zobaczcie. Tutaj jest. O, i tu jest cmentarzysko. A tu jest zapewne mieszkanie Vlada. Tak mi się wydaje. I latają kruki. Zobaczcie. Ale czadzior. Nie no, wygląda to po prostu czadersko. Idziemy odwiedzić Vlada. Odwiedź. Idziemy wszyscy. Patrzcie. Podróżu! Bjorn śpi, oj! O, zniknął nam. Zapukaj. Proszę wejść. Uwaga, obniżam ściany. Mieszkanie Vlada. O, a to jest jego chyba ta niewampirza postać. To on się całkiem ładnie prezentuje. Przywitajmy go. A czemu nie mogę być wampirem? Nie można pić plazmy innego wampira. No nie można, no to oczywiste, że nie można. Dzień dobry, Vlad. Miło Cię poznać. Jesteśmy nowymi sąsiadami. Ale masz nohal? Witam szanowną sąsiadkę. Rozmawiaj o smaku plazmy. Przypomnij sobie śmiertelne życie.
Opowiedz dowcip, popisuj się mocami. Co jeszcze możemy zrobić? Poproś go o wampirze szkolenie. O! O, się popisać. O! On to dopiero potrafi. Nie, słuchajcie, nie odzywam się, bo jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Czad, zaproponuj szalony snuj refleksję o byciu wampirem. A czekajcie, a może jakieś negatywne, złośliwe? Nie ma. Podłe? Obraź mówiąc o wielkości kłów. A jak ja bym chciała walczyć? Jak się walczy z innym wampirem? Bo nie wiem. No bo nie wiem, no. O, moja ukochana wampirze żona. Co ona może jeszcze zrobić? Chciałabym walczyć, ale nie wiem jak. No cóż, moi drodzy. Myślę, że rozgryziemy to przy następnej okazji. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że First Look wam się podobał. Mam nadzieję, że podoba wam się nowy dodatek, jako i mnie się podoba, ponieważ mi się podoba mega bardzo, bardzo. Życzę wam miłego simowania, trzymajcie się, do zobaczenia i pa, pa!